jest podcast Lotos Twojego Serca. Namaste, witaj w kolejnym 41. odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Krishnakirtan i dzisiaj chciałbym zaproponować troszkę inny temat, odbiegający od dotychczas poruszanych. Nie będzie tym razem o mistycyzmie indyjskim, chociaż wydaje mi się pokrewny i równie interesujący. Dzisiaj rozmawiam z Jakubem Rubajem i Marcinem Szotem o męskich wyprawach do lasu, o męskości, poszukiwaniu siebie. Spróbujemy zdefiniować, co to znaczy być mężczyzną. A na początek bonus sprowadzający nastrój, dźwięk fletu prostego, jednodziurowego typu końcowki. Zapraszam do słuchania. Hari Om Tat Sat. Dzisiaj moimi gośćmi jest Kuba Rubaj i Marcin Szot. Chłopaki zajmują się męskimi wyprawami do lasu. Tak? Dobrze to nazwałem? Także powiedzcie coś o sobie. Kim może Kuba pierwszy? Kim jesteś i co robisz? Czym się zajmujesz? Nazywam się Jakub Rubaj. No i co robię? Kim jestem i co robię? To strasznie trudno tak w jednym zdaniu czy tam zwięzłych wypowiedzi to określić, nie? Myślę, że to było najbardziej aktualne. Pracuję na pograniczu pracy z ciałem, pracy z naturą, medycyny naturalnej i pracy terapeutycznej. To, żeby mnie tak określić. Najprościej chyba. I myślę, że będziemy rozwijać chyba te tematy. Marcin? To jest takie, wiesz, bardzo filozoficzne pytanie. Filozoficzne. Kim jesteś i co robisz? Znaczy ja generalnie na co dzień pracuję jako trener i coach w tradycji zarządzania możliwościami, possibility management. No i to jest jakby głównie praca ze świadomością uczuć, z odczuwaniem uczuć w ciele, z komunikacją. No i też pracuję gdzieś tam z parami, małżeństwami, jako prowadzę sesje indywidualne i grupy. No tak, ale to, bo myśmy się poznali w lipcu w tym roku, robiliście wyprawę do lasu męską. No i to takie zjawisko, które występuje coraz bardziej, widać to w Polsce, są kręgi kobiece, teraz się pojawiły kręgi męskie, jest jakaś taki oddolnych czy ruch właśnie dla mężczyzn, no i to robicie, nie? No. Między innymi. Między innymi. To też bardzo świeża sprawa dla nas, nie? Tak naprawdę, bo wiesz, my zaczęliśmy to robić dopiero od czerwca, ale tak myślę, że tak wiesz, wystartowaliśmy tak na grubo, że przyszedł mi to zajęło większość życia teraz. No tak. Świeża, ale naprawdę zdążyła okrzepnąć już i tak. I dodać krzepy. No bo od czerwca, czy ile tych wyjazdów było do dzisiaj? Dzisiaj mamy 4 wyjazdy. Koniec września 2020 roku, 4 wyjazdy. No to ile? 50 osób więcej? Około 50, coś tak, takiego, nie? Tak. No i dlaczego coś takiego w ogóle? Skąd taki pomysł? Myślę, że u nas się to zaczęło różnie i spotkaliśmy się w którymś
momencie, więc może najpierw ty... Bo Kuba, to z tego, co pamiętam, to ty tam gdzieś jakieś Amazonia, jakiś szamanizm, jakieś Indie, yoga, coś studiowałeś, jakieś egzaminy, kursy, instruktora jogi robiłeś i tu nagle męskie kręgi w lesie, wiesz, samotność mężczyzny w krzakach. Mhm. Tak, można powiedzieć, bo... Samotność mężczyzny w krzakach. Leśnych. Ja myślę, że mam taką naturę, że dużo podróżowałem od młodego wieku i w tych swoich podróżach, tak to się zaczęło, w tych podróżach, że to pewnie dziwnie, jakoś zabrzmi poważnie, ale no jest, to jest prawda, nie? Ja jakoś poszukiwałem takiego głębszego znaczenia w życiu właśnie poprzez podróże. I tego czułem, że w tym świecie, w tej naturze jest jakaś większa prawda, która tam czeka na jakieś dotknięcie. I tak to się zaczęło tak naprawdę, jakimiś właśnie podróżami w różne miejsca świata, do Amazonii. W międzyczasie to było jednocześnie, była yoga i praca z ciałem, podróże rowerowe, jeszcze wcześniej z ojcem i samotne. I potem właśnie doszedłem do takiego miejsca, że i ta duchowość, taka związana właśnie z medycyną roślinną, jakieś właśnie ceremonie i szamani Amazonii, i ta praca z jogą, taka praca z ciałem, czy tak w ogóle sport, doszedłem do takiego momentu, że natrafiłem na jakąś ścianę chyba w sobie i... taką ścianę, że po prostu strasznie siebie goniłem. I tą jogą goniłem w takim sensie, że robiłem wszystko na 100%, na 120%. I właśnie, i wtedy zaczęła się ta praca terapeutyczna. I taka głębsza praca właśnie. Dlaczego ja siebie gonię? Nie? Jakie rzeczy w mojej rodzinie, czy w ogóle w społeczeństwie, w tym byciu człowiekiem i byciu mężczyzną, sprawiają, że ja po prostu ciągle zaciskam zęby, ciągle biorę wszystko na barki i po prostu zamęczam siebie, nie? No i to mnie, to jest duży skrót telegraficzny, bo mijały lata, i to mnie chyba doprowadziło do takiego miejsca, że zacząłem rzeczywiście poszukiwać, nie? Co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy być, co to znaczy, że ciało jest moim domem, co to znaczy, że kocham sam siebie i co to znaczy, że jestem żywą istotą na tej planecie wśród innych istot, wśród drzew, wśród kamieni, roślin, zwierząt, ptaków, owadów, tak samo. I tutaj zaczęła się taka głębsza praca nad integracją tego wszystkiego, nad właśnie pracą z ciałem i emocjami w tym ciele. Męskie kręgi, zacząłem sam brać w nich udział i tak to się jakoś otoczyło. Moje własne poszukiwania i tak naprawdę ta własna droga, jaką sam przeszedłem, jakby w tym znalezieniu siebie i jakim właśnie spotkaniu, zadbaniu, poczuciu. Teraz z tego czerpię, pracując z mężczyznami, bo okazuje się, że wszyscy tego potrzebujemy. A ty, Marcin, jak? A ja. Wiesz co, ja właśnie... Ja mam takie poczucie, jakby to było jakieś takie... połączenie bardzo wielu, bardzo ważnych rzeczy w moim życiu, nie? Bo ja gdzieś tam... W sumie taka moja droga rozwoju zaczęła się mocno też od medycyny właśnie ayahuaski, grzybów, nie? W jakiś tam sposób tam byłem przy ceremoniach, pomagałem przy ceremoniach. To mnie jakoś tak bardzo mocno potwierało na naturę, duchowość, nie? W sensie, że... I gdzieś tam mnie tworzyło, że w ogóle są światy jakieś takie nieznane i też przy okazji też mocno siedziałem w medytowaniu, w fanie akurat. Natomiast bardzo mnie to wystrzeliło, nie? W sensie, że mega mnie to wystrzeliło w kosmos, byłem totalnie oderwany od ziemi, jakiegoś takiego świata materialnego, ciała i wiesz, dużo miałem takich wglądów na temat tego, wiesz, ostatecznych prawd świata, a wiesz, a nie miałem
pracy, mieszkania i w ogóle nie ogarniałem nic tak naprawdę w życiu. Na ten moment, nie? Był taki moment takiego odkrywania. No i później właśnie trafiłem gdzieś tam na różne metody właśnie coachingi, gdzieś tam pracy terapeutyczne, possibility management w którymś momencie, która gdzieś tak jest bardzo jednocześnie jest i duchowa, i jednocześnie bardzo uziemiona, w sensie, że mi zaczęło tak uziemiać pracę z emocjami i ja nigdy nie myślałem w ogóle, bardzo uciekałem przed tym tematem w ogóle mężczyzn, męskości, bo to jakiś taki temat, wiesz, w ogóle przez całe moje życie bardzo, temat w ogóle ojca, nie? Że to jest, puszczę, że przez całe moje życie po prostu temat, bo ojca był na tej apecie po prostu non stop, nie? Że, no, gdzieś tam wszystkie moje takie podróże były bardzo często wokół mojej właśnie relacji z ojcem. Z tego też względu często uciekałem przed taką dojrzałą męskością, że tak powiem. I jednocześnie w którymś momencie właśnie tak miałem, że tam sam sobie pracowałem z tymi rzeczami bez w ogóle takiej myśli, że miałbym kiedykolwiek robić cokolwiek, wiesz, z mężczyznami i w którymś momencie i zacząłem sam jeździć na takie wyprawy, bo o ile jak się z kół poznaliśmy, to on powiedział, że w ogóle on już ma takie, mieszka w lesie, tam jakby las jest jego takim bardzo bliski, nie wiem, od czasów nastoletnich, to ja tak miałem, że tego mega no bałem zawsze, nie? I właśnie dopiero od iluś tam lat, dwóch, trzech robię sobie takie samotne podróże jakby leśne, że po prostu siedzę w lesie i tam sobie jestem i po prostu to tak mnie zmienia życie, że po prostu mam takie wow, zajebiście fajnie byłoby, wiesz, tutaj być z kimś, mężczyznami na przykład jeszcze tego. I rok temu byłem na Mama takim męskim kręgu, jednym z pierwszych w moim życiu męskim kręgu właśnie na festiwalu dla kobiet w ogóle, nie? I to jest właśnie, że to było, wiesz, festiwal dla kobiet, gdzie był jedne takie było dla mężczyzn, nie? Cały festiwal dla kobiet i takie małe coś dla mężczyzn, nie? W sensie tam siedzieliśmy sobie, to było 30 mężczyzn, samo wiesz, 30 mężczyzn w jednym miejscu, było takie wow, nie? Że niesamowite. I tam było takie pytanie, bo to prowadził Dawid Rzepecki, tam było pytanie, za czym tęskni twoja dusza, nie? Usiądź z kimś, drugim mężczyzną i powiedzieć. Tam po prostu miałem, że tak wiesz, że tak mi wyszło, że tęsknię w ogóle za tym, żeby biegać w lesie, polować na mamuty, kąpać się w zimnym strumieniu i po prostu, wiesz, być w przestrzeni, po prostu biegać, żeby to moje ciało się ruszało, nie? Po prostu taki za tym tęsknię, żeby potem wracać, wiesz, do tipi, właśnie przy ogniu się z mężczyznami, opowiadać o swoich przygodach, nie? Które przeżyliśmy. Miałem taki, wiesz, to byłoby to, nie? To byłoby życie, nie? I wiesz, a w drugim tej typie byłyby właśnie te właśnie byłaby postawa, część wiązki, właśnie żeńskość, kobiecość, że w którymś się łączyli, że jakieś takie, że to wydaje się takie naturalne mi się wydawało, nie? I potem minęło pół roku i z Kubą znamy się już długo. Natomiast byliśmy po prostu też na takim męskim spotkaniu, takim uświęconym i tam po prostu zgadaliśmy się, że ten... że dobra, to może zróbmy razem to, nie? Czyli co, czyli to jest o poszukiwaniu męskości, poszukiwaniu siebie? To jest, no właśnie, nie? To się wszystko chyba zazębia trochę, nie, Marcin? Że jak spotykam siebie w swoim ciele, zaczynam czuć swoje ciało, zaczynam lepiej czuć emocje własne, trochę tak co czuję, trochę takim jestem, to wtedy też mogę lepiej czuć naturę, i wtedy też mogę lepiej w tym czuciu, w tym takim podłączeniu do siebie, mogę zupełnie inaczej spotkać się z innymi. Ja to tak, bym to tak, taką przenośnie, szybką. Dodasz, Marcin? Tak, ja mam takie poczucie, że to się, dla mnie to się cały czas zmienia. Przecież mamy, tak jakby zaczęliśmy z pewną intencją, a mam poczucie, że ta intencja cały czas mi jest taka, wiesz, ja mam takie poczucie, że tak jakbym zaczynał myśląc o jednym, a ta intencja cały czas się tak zmienia. Na zasadzie dla mnie jest tak, by z jednej strony łączenie z naturą, to bardzo ważne, jakby ta intencja połączenia z naturą, czy w sensie, że łączymy się ze sobą, łączymy się z naturą, łączymy się z ciałem, z emocjami, bo to jest coś, co czym jakby tutaj się obaj zajmujemy, po prostu coś robimy od iluś tam lat, więc chcemy się dzielić tym, na czym się znamy, nie? Po prostu wiesz, mamy pewne narzędzia, mamy jakieś doświadczenie, chcemy się dzielić tym, na czym się znamy. Natomiast ja mam też takie poczucie, że dla mnie to też ciągle jest o takim... No właśnie, bo to dla mnie, my weźmy z pewnym potencjałem, ale to, co jest dla nas, przynajmniej dla mnie nowe, to jest właśnie to bycie z męskością, bycie z mężczyznami, nie? W sensie, że to mam poczucie, że to jest bardzo transformujące dla mnie w ogóle, nie? Że cały czas takie jest patrzenie, czym jest ta męskość, żeby takie... Wiecie, ja w życiu się nie spodziewałem, dopiero te wyprawy mi pokazały, jak bardzo ja mam w ogóle... dużo takich w ogóle przekonań na temat męskości, na temat tego, jaki ten mężczyzna powinien być, po prostu jak ja
z perspektywy po tym lecie, ja mam takie poczucie, że totalnie w ogóle zmienia się mój stosunek do męskości, do mężczyzn, nie? Że mam poczucie, że dużo mniej się tego ich boję, że widzę po prostu, wiesz, jakby tam bardzo się dzieje praca emocjonalna, jak coś pod spodem, że często, wiesz, ludzie, którzy byś pomyślał, że nie wiem, że normalnie na ulicy byś powiedział, że jakiś presia, żeby zszedł z, wiesz, mu z rogi, nagle się okazuje, że on się rozpakuje przed całą grupą i właśnie, wiesz, się okazuje, że on jest takim chujem, bo tak naprawdę chce bliskości, ale się boi, nie wie, jak to zrobić, nie? I nagle się, wiesz, totalnie zmienia się perspektywa, nie? Bo nagle spotkałem się z tym mężczyznami i, wiesz, wszyscy mają takie, każdy tam przychodzi takie... Wiesz, już złapałeś flow. Tak, że kim są ci ludzie, nie? I to bardzo często mamy coś takiego, że kim są, wiesz, mówię, że się spodziewałem, że będzie jakiś zwrole, że będziemy to siłować na rękę, kto będzie, kto ma większego, nie? Po prostu. A się nagle okazuje, że wiesz, my wchodzimy głębiej i się okazuje, że tak spotykamy tam w ogóle ludzi i cały ten koncept w ogóle męskości, bo nagle się okazuje, że przestajemy, że zaczynamy widzieć mężczyzn jako ludzi. I to jest takie, właśnie, że odpada, że mężczyzn jako mężczyzn, tylko widzimy ludzi. I to jest takie wow, nie? I to jest to, co mówią jakby uczestnicy, że ja przestaję widzieć was mężczyzn, że w sensie widzę mężczyzn, ale w sensie widzę ludzi. Po prostu, nie? I to jest takie najbardziej. No i to, właśnie, ale ty jeszcze coś dopowiedział, że eksplorujemy jakby różne znaczenia tego, co to znaczy być mężczyzną w różnych kontekstach. Ja też jestem ojcem. I teraz jakby w tych wszystkich rolach, w tych wszystkich jakby na tych wyprawach też mamy taką możliwość, żeby pościągać różne społeczne maski, nie? Różne, jakby przyjrzeć się tym rolom. I też jakby to, że jesteśmy w tej naturze, przy tym ogniu, co jest takie pierwotne, jesteśmy w lesie, nie? Pracujemy ciałem i kąpiemy się w zimnym strumieniu. I my mamy naprawdę okazję poczuć taką pierwotną, atawistyczną więź z naturą, tak głęboko, w trzewiach, w kościach, nie? I to też sprawia, myślę, że to jest taki ważny element tego, że te wyjazdy robią się nie tyle o to, czym jest męskość, bo ja na przykład nie wiem. Ja to jest takie pytanie, bo teraz tam kobiety pracują i odkrywają kobiecość i te ruchy feministyczne takie, czy inne i różne, no i teraz tam w kontrze ci mężczyźni, nie? Teraz no tak. Definiuj tą męskość, powiedz, czym ona jest i czym ona jest i nie ma definicji. To jest właśnie, powiedz, końców o człowieczeństwie, nie? O takiej głębi człowieczeństwa, tym, że ktoś tak raz powiedział na wyprawie, że ja w ogóle zmieniłem swoje spojrzenie na mężczyzn, bo wydawało mi się, że tylko ja jestem wrażliwy. Tylko ja tak czuję, a teraz okazuje się, że wszyscy tak mają i teraz patrzę na mężczyzn inaczej, nie? I to jest niesamowite, nie? Ta głębokość naprawdę zobaczenia siebie nawzajem, zobaczenia tego drugiego człowieka, nie? I zostanie bycia wysłuchanym, bycia zobaczonym. Przecież wszyscy tego potrzebujemy, nie? Jakby... Więc kurczę, no to jest takie, myślę, uniwersalne i głębokie te potrzeby, nie? Czy to, ta formuła spotkania w naturze, nie? Wspólnoty. Tam to było kiedyś, nie? Tam mężczyźni jechali na polowanie, coś tam, no, w podróż jakąś, nie wiem, podbijali coś i gdzieś tam siedzieli w tym lesie, w tym ogniu wieczorem, już dzień się skończył i coś tam rozmawiali, no. Albo dzieci były brane przez w słowiańskiej naszej kulturze, nie? Były chłopcy, przechodzili jakieś inicjacje, żeby stać się mężczyzną, no, uczyli się zawodów męskich. Tak. Gdzieś to tam zahacza o te rzeczy, czy nie do końca? Czerpiecie tam z takich rzeczy swoją inspirację w jakiś sposób? Okay, no to właśnie dla mnie to jest mega ciekawe, bo znowu, to jest jakby znowu takie, wiesz, czym jest męskość. Teraz mam poczucie, że trochę może na początku przynajmniej mi przyświecał też taki cel, taki, że właśnie stwórzmy coś, co kiedyś było, a teraz coraz bardziej mam takie poczucie, że my stwarzamy coś totalnie nowego. W sensie, że jakby korzystając z czegoś, co jest od zawsze, czy typu natura i tak dalej, ale mam takie poczucie, czy to faktycznie właśnie, wiesz, bo padło takie, czym jest ta męskość, nie? Że ja też nie wiem, nie? I my nie mamy, wiesz, że my nie mamy tak naprawdę wzorców w jakiś sposób, nie? Że trochę te ruchy, wiesz, kobiety, ale wiesz, jak dla mnie to było tak, że jako nastolatek mówię, że jak w którymś momencie patrzę na mężczyzn dzisiejszego świata, typu
wiesz, jakby to, co jest w mainstreamie, tak? Typu, nie, zajebisty zegarek, duży samochód, duży dom, dużo pieniędzy, rządzę światem. No ja mam takie, kurde, jak tak ma wyglądać męskość, to ja nie chcę być mężczyzną, nie? W jakiś sposób. To jest jakby odrzucenie męskości, tylko że wiesz, no mam takie, że okej, no jakby, że to też nie jest ta męskość, ale wiesz, że ja nie chcę tej męskości, ale ta męskość jako coś takiego pierwotnego, wiesz, co ma tysiące lat, jest czymś, wiesz, może nawet więcej, jest czymś dużo więcej, nie? Tylko pytanie czym teraz, nie? I mam poczucie, że też w jakiś sposób my jako mężczyźni żyjący w tych czasach, mam poczucie, że w jakiś sposób też jesteśmy pionierami w ogóle odkrywania tego, czym, wiecie, no nie wiem, od 100 lat, może 50 lat w ogóle ludzie, jak mężczyźni na świecie odkrywają, czym w zasadzie jest ta męskość taka, bym to nazwał, nie wiem, pozytywna, nowa, a z drugiej strony też wiesz, mam takie poczucie, że na przykład, wiesz, no używamy pewnych rzeczy, na przykład, no Kuba ma dużo doświadczenia bycia w plemionach amazońskich, bo mieszkał z plemionami amazońskimi, więc może on powiedzieć trochę więcej odnośnie tego, jak tam było, jakby jak on czerpie inspirację stamtąd. Natomiast wiesz, no jakby ja też czerpię, jakby ja pracuję narzędziami właśnie wziętych z tego possibility management, który w założeniu ma stwarzać nową kulturę, nie? On ma nową kulturę w ogóle ma stwarzać. No dobra, no. Ale z czego to korzysta? Z czego to, jakie są źródła tego? No bo to nie jest tak, że ktoś tam wstał rano i oświeciło go i zaczął to prowadzić, tylko jakaś droga i w jaki sposób, jak się nazywa w ogóle ta osoba, która to prowadzi, jak on doszedł do tego momentu, że to zaistniało w tej formie, w jakiej to istnieje teraz? No wiesz co, no wiesz, to jest jakby on ma w tym momencie 65 lat i on od 40 lat po prostu, wiesz, doświadcza, eksperymentuje, wiesz, uczy się właśnie z Indii, miał właśnie jakby różnych nauczycieli duchowych, wiesz, najróżniejszych tego Urdzijewa, nie wiem, właśnie, wiesz, takich duchowych, ale też, wiesz, te też czerpał z plemion natywnych. Natomiast mam poczucie, że wiesz, no, same takie, znałem się szczerze, czy kiedyś tak było, że mężczyźni siedzieli ze sobą i na przykład procesowali uczucia, emocje, tak na żywca, nie? Jakby nie wiem, bo to myślę, że nie wiem, może tak robili, może nie wiemy. No robili. Tak? Robili to, no właśnie jakby nie wiem. Znaczy, bo tak, bo my żyjemy w tej kulturze zachodniej, mamy jakieś tam taką jakby wiedzę, jaką mamy o naszej kulturze, no ale nie, co wiemy o tym, co robią plemiona w Amazonii, albo plemiona w Afryce, albo w Australii, nie? No ty wiesz, bo byłeś, nie? Ale no, nie przeciętny człowiek na ulicy nie ma pojęcia, nie? Ale na tym to właśnie polega, że może w różnych plemionach, czy w ogóle na świecie, w różnych miejscach świata przez te tysiące lat rodziły się różne mitologie, rodziły się różne procesy inicjacyjne, rodziły się różne rytuały przejścia, które wiązały się z określonymi jakby rolami, określoną drogą do przejścia, tak? Określonym jakimś takim taką mapą i drogowskazami, które nam się przydarzają w życiu, tak uniwersalnie, nie? O tym jest w sumie mitologia, nie? Joseph Campbell, mój ukochany mitograf, taki mentor, powiedział, że tak jak nam śnią się po prostu sny, jak idziemy spać, to nam się śnią sny, to tak mitologia narodziła się ludzkości, przyśniła się ludzkości. Ona po prostu się przyśniła, po prostu się wydarzyła, nie? I teraz to, że plemiona w Amazonii coś robią i tak dalej, to też wynika z jakiejś takiej ich ludzkiej potrzeby, nie? Czy plemiona w Meksyku, czy plemiona w Afryce, nie? Czy plemiona na Syberii. I teraz myślę, że to jest jakaś taka podobna cząstka w nas tutaj, nie? Która potrzebuje spotkania, która potrzebuje właśnie tego, żeby usiąść przy ogniu, która potrzebuje fajnie poczuć pod stopami ziemię, pozbierać drewna, która potrzebuje też poczuć własną siłę, taką fizyczną i może ryknąć sobie wesoło, a może zawyć do gwiazd też, nie? A może czasami ściągnąć wszystkie maski i pokazać się w prawdzie, słabości, gdzieś bezsilności i totalnie się rozpłakać, nie? I być przyjętym. I to, że mężczyźni mogą sobie to dać, w ogóle to tak po ludzku, nie? Ale też w tej intymnej, męskiej przestrzeni,
to jest jakaś wielka wartość, nie? Która myślę, że jest bardzo plemienna i bardzo nawiązuje, nie? Natomiast myślę, że my to robimy tak z czucia, nie. Oczywiście czerpiemy inspiracje z różnych miejsc, natomiast nie mamy takiego stricte, na przykład ja nie wiem, że wprowadzamy jakiś afrykański czy amazoński tuał. Myślę, że jeszcze ostatnia myśl, że ten czas spędzony w Amazonii z takim właśnie nauczycielem indiańskim, z którym zbierałem kambo, jego rodziną, najwięcej po prostu nauczył mnie o takim zwyczajnym byciu w naturze, byciu częścią tej natury, sposobie poruszania się w niej, i to jest takie niesamowite, proste ludzkie being, jakie mają Indianie, takie being, takie jestem tutaj. No i czy my, żyjąc w XXI wieku w Polsce, w środku Europy, mamy szansę wrócić do being z przyrodą, gdzie tego lasu mało, dżungla miejska dookoła w przeważającym stopniu i te różne role społeczne, które, czy zadania, które są nam przekazane, bo trzeba pieniądze zarabiać albo coś, nie wiem, dzieci odwozić do szkoły albo ze szkoły, albo coś tam innego, rywalizować w pracy albo z inną firmą. No i jak to ten odnaleźć to tego siebie w tym. Znaczy, chciałem się zapytać, czy ty pytasz jakby o nas tutaj siedzących, czy o wszystkich ludzi w Polsce? O was pytam, bo rozumiem, że macie jakąś odpowiedź na to pytanie. Tak. A ogół ludzi, no to nie wiem, może oni odpowiedzą inaczej. Nie, w sensie jakby wiesz, no w sensie, że może mówić za siebie. I na przykład dla mnie jest ciekawe takie coś, że też te wyprawy mi bardzo pokazały takie coś, że przed tymi wyprawami ja dużo jeździłem na samotne wyprawy w lesie. Nie? Czyli jakby tak miałem poczucie, że też jakby to jakaś taka forma przygotowania była. I ja dużo siedziałem w lesie, dużo więcej i miałem taki dużo bardziej intymny kontakt z lasem. Nie? I teraz z drugiej strony, jak zaczęliśmy te wyprawy, to one były takie bardzo angażujące. Ja, jak jesteśmy tam, to ja rzadko kiedy sobie też pozwalam na takie zanurzenie się w relacje z lasem, a bardziej się skupiam na tym, żeby ogarniać, nie? Nawigować procesy, albo nie wiem, zawsze tak sprawdzić, czy też coś zrobić, czy może tu, wiesz, jakby wtedy jakby nie skupiam się na relacji mojej z lasem, tylko bardziej na tym, co się dzieje podczas wyprawy. I zauważyłem takie coś, że właśnie gdy to nie jest odlewane, to w jakiś sposób znika, czy znika. No w sensie, że ja rozwijam inne elementy, ale nie tego. Natomiast też mam poczucie, że ten mój being też może się wzrastać, wiesz. No mam poczucie, że po prostu co odlewasz, no to po prostu tu rośnie, o tak bym to powiedział, nie? Że jak po prostu znajduję czas na to, żeby po prostu podlewać ten swój being i robić konkretne rzeczy, które sprawiają, że on jest bardziej obecny, to wtedy mam poczucie, że on po prostu tu rośnie i tak. I naprawdę widzę to jako coś, że to nie jest coś, że jesteśmy jacyś niezwykli, przynajmniej ja tak uważam, nie wiem jak tak uważam. Ale po prostu, że to jest kwestia rzeczy, które robisz albo nie robisz. Nie? Że po prostu jeśli robisz coś regularnie i dodajesz temu czas i energię, to się łączysz z tym. Jak tego nie robisz, to się nie łączysz. Ja mam takie poczucie, że po prostu tak samo ja mam, że jak tego nie robię, to tracę to połączenie po prostu. No ja myślę, że to jest właśnie to połączenie, to jest dobre słowo, nie? Ja bym to nazwał tak, że trochę to jest taki powrót do źródeł własnych, nie? Powrót do źródeł swojego jestestwa, moje ciało, mój duch, moje emocje, to co czuję, to co mnie boli, to co mnie raduje, nie? I też to czerpanie ze źródeł właśnie z natury, nie? Picie tej czyściutkiej wody, kąpiel w zimnym strumieniu, wśród korzeni, drzew, w lesie. No i właśnie, nie? Ta też właśnie czuję, żeby o tym powiedzieć teraz, że z jednej strony powrót do własnych źródeł, a z drugiej strony my też z Marcinem troszeczkę rewidujemy ten model męskości, który opiera się na tę nazwę roboczo gierce, nie? Takiej gierce, którą nam serwuje nasza kultura,
czy popkultura, czy filmy, że jest męski bohater, samiec, alfa albo jakiś tam bohater i zawsze jeden wygrywa, to jest takie ja wygrywam, ty przegrywasz, nie? Jest one man, taki, który ratuje świat, ratuje coś, wszystko bierze na swoje barki, zaciska zęby, przeżywa wszystko w samotności i gdzieś tam przychodzi i ratuje wszystkich, nie? A zmiana tej gierki właśnie, tego jest bardzo ważne tutaj, na gierkę pod tytułem Wszyscy wygrywamy, dlatego, że możemy się spotkać, że możemy się zobaczyć, że możemy się skonfrontować. Jednoczesny powrót do źródeł, to myślę, że to ma taką, to combo ma taką właśnie moc, że bardzo, że no nie wiem, wracam tutaj do tego miasta, patrzę się na to i mi takie okej, okay, nie? Teraz mogę działać, nie? Z zupełnie innego miejsca w sobie, tak? Bez zaciskania zębów, bez, ale w połączeniu z własną mocą, z własnym źródłem właśnie, nie? Z tą taką spontanicznością, tą taką autentycznością w sobie. A też musiałem się tego odnieść, bo faktycznie o tym też nie mówiliśmy, że tam jest też... że mam poczucie, że my szukamy takiego balansu pomiędzy, okej, jakby szukam, doświadczam tych wrażliwych stron, jakichś tam słabości i tak dalej, ale też swoje siły, nie? I też jakby właśnie, żeby stawiać sobie jako mężczyźni, stawiać sobie też wyzwania, nie? Żeby czuć swoją siłę, żeby w ogóle czuć to, że jeśli ja jestem silny i mam się o co oprzeć, to twoja siła też może zrazić, że jakby moja siła zwiększa twoją siłę, twoja siła zwiększa moją siłę, nie? I że jakiś tam też o tym, to jest nie tylko w takich fizycznych spotkaniach czy konfrontacjach, ale właśnie o to chodzi, że trochę to, co Kuba powiedział, że wszyscy wygrywają wtedy, że nawet jak jest konflikt, bo tam jest też dużo przestrzeni na konflikty, na gniew, na złość, na te wszystkie rzeczy, które są na co dzień wypierane po prostu i chowane, zamiatane pod dywan, że nagle jakby to jest przestrzeń, gdzie okazuje się, że jeśli Nadia, że zamiast ja się schować i powiem, dobra, to nara, nie, pokażę wam fuck you i po prostu, wiesz, się chowam, tylko wniosę to okazuje się, że to buduje, wszyscy wzrastają, to buduje blisko, że się w to wejdziemy i wiesz, na chwilę myślimy, że ja umrę za chwilę i wszystko się rozpadnie, a się okazuje, że to spaja grupę, zwiększa bliskość i po prostu wszystko, wiesz, jakby w tym sensie właśnie, nie? Że to robię dla siebie, robię to dla innych i że faktycznie jakby to też ten element takiego wyzwania, żeby nie uciekać od wyzwań, nie? Że jak jest konfrontacja, żeby w to wejść, ale nie z takim, że ja muszę wygrać właśnie, bo ja dopiero jak jeśli ty przegrasz, to ja wygram, właśnie to nie to chodzi, żeby w to iść, aczkolwiek to jest w praktyce bardzo trudne, tak naprawdę, ale właśnie w to, że żeby wejść w tą konfrontację po to, żebyśmy my mogli wygrać, nie? To jest ta taka podstawowa zmiana, to trochę trzeba jakby tam być i doświadczyć, żeby to tak naprawdę weszło. Rzecz to nie jest tak jak w sporcie, drużyna piłkarska jest 11, jeden jest na bramce, drugi jest w ataku i tam pozostali gdzieś po drodze, no i oni współpracują, nie? Ale z drugiej strony stoi drugich 11 i oni mają przeciwstawne cele, nie? Jest to współzawodnictwo, ale jest też ta współpraca, no bo jeden przeciwko 11 w piłkę nie da rady, nie? Tym bardziej użył tego przykładu trochę inaczej, że masz dwie drużyny, które grają ze sobą i z jednej strony chodzi o to, one chcą wygrać, a z drugiej strony jakbyś wyobraź sobie, żebyś miał... No właśnie, że masz... No właśnie, że tutaj zmieniasz grę, że w momencie jak dwie osoby, jak te dwie drużyny grają jakby na maksa i mogą mieć najlepszy mecz życia, nawet jeśli przegrasz, to masz takie wow, jakby urosłem, czegoś nauczyłem. Wiesz, że w zasadzie, że po prostu to jest jakby inna gra, okej, dobra, to po prostu inna gra, że gra piłką nożną to jest gra, jeśli ja wygram, to ty przegrasz. Więc to jest jakby zupełnie inne zasady gry. My wchodzimy, wprowadzamy inną grę. Jakby nie, że jeśli ty przegrasz, to ja wygram i odwrotnie, tylko że cokolwiek nie zrobimy w tej przestrzeni, to robimy to z intencji tego, że wszyscy... Że gramy po prostu. Że wszyscy wygrywamy. To, wiesz, że nawet jeśli ty będziesz na mnie zły, i świadomie do tego podejdziemy, to ty na tym, jakby ty urośniesz i ja urosnę.
Czyli będziemy w konflikcie. Możemy tak powiedzieć, że gramy nie po to, żeby ktoś wygrał, tylko żeby sobie pograć, pobiegać, być sprawnym, nauczyć się współpracy. Też współpracy w tym, że ja tobie podaję, ale tobie innemu nie chcę podawać, bo to też mnie czegoś uczy i generalnie wszyscy są zadowoleni, bo każdy się nauczył czegoś, a ile było, to kto się tym przejmuje. To jest bardzo ważne, bo właśnie gramy po to, żeby być lepszymi ludźmi. Lepszymi mężczyznami, lepszymi ojcami, braćmi, przyjaciółmi, lepszymi jakby ludźmi, którzy tworzą, ludźmi, którzy właśnie są w połączeniu z naturą i z ziemią, nie? Właśnie ze sobą, tym, ze sobą. I z partnerkami. Tak, nie? No właśnie, mam takie jeszcze poczucie, żeby to powiedzieć trochę o tej konfrontacji, bo tak troszeczkę my to mamy gdzieś zaznajomione, a mam wrażenie, że troszeczkę ogólnikowo. Więc to jest tak, że czasami może boimy się coś komuś powiedzieć, coś nam nie pasuje, coś nas gniecie, coś nas wkurza, co ktoś robi, jakiś inny mężczyzna, ale zaciskamy zęby i takie, o, nie powiem, nie? I często to, że czegoś tak naprawdę bardzo ważnego nie mówimy, co nam jakby ktoś coś robi i coś nam to robi, nie? Na przykład czujemy smutek, czujemy złość, nie czujemy się widziani, czujemy, że coś nas oddala od kogoś, nie? I właśnie w trakcie naszych wypraw tworzymy taką bezpieczną przestrzeń, żeby wypowiedzieć naprawdę, spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy przez parę minut, zobaczyć tego drugiego człowieka i powiedzieć, hej, to co robisz, robi mi to, albo mam o tobie taką historię. I to czasami wszyscy mamy historię na temat innych ludzi. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. Może nie każdy jest tego świadom. Tylko ten, dla przyszłego historii to jest jakaś taka forma oceny, którą mamy, że ty jesteś taki, taki i taki, że wchodzę i na przykład, o, ty to w ogóle jesteś jakimś kolesiem, tak. Starym joginem, ja jestem, wiesz, tej rock'n'rollowcem, więc jakby nie wiem, co rozmawiać z tobą, nie? W tym sensie. Ktoś ma tatuaż, więc na pewno jest taki, ktoś jest, nie wiem, ktoś ma drugi zegarek, to na pewno jest taki, ktoś jeździ takim samochodem, to na pewno jest taki i tak dalej, nie? Mamy te historie. I teraz to, że naprawdę wejdziemy, poczujemy, co jakby, poczuję jak, a w ogóle postrzegam tą osobę, co tak naprawdę chcę powiedzieć, jaką historię mam, czasami jest właśnie przerażające i bardzo trudne, żeby powiedzieć komuś naprawdę, jak go widzę, albo co mnie wkurza, albo właśnie co projektuję. Zazwyczaj się okazuje, że te historie, które mamy, więcej mówią o nas samych, bo widzimy w tych ludziach swoje własne doświadczenia z przeszłości, ale to, że się skonfrontujemy, tak? Ja powiem moją historię, powiem, co czuję, nie? Więc w pewnym sensie pójdę za swoją prawdą z głębi, powiem, co mam w głębi. I też trochę z taką wiarą w tą moją prawdę. Stanę w sile, nie? Stanę w takim swoim. To sprawia, że jeśli obie osoby staną w swojej prawdzie i w swojej sile i się spotkają, to się naprawdę tworzy relacje, to naprawdę tworzy głębokie spotkanie i niesamowicie otwiera relacje między nimi, nie? Jak oni mogą się zobaczyć z całym tym w całym tym takim, nawet nie jak to nazwać, bałaganie. W tej prawdzie o tym, co kto myśli, a nie w takiej masce czy pozie, którą udajesz, że kimś jesteś, a sobie, nie, bo to jest tak, że na przykład to tak się mówi, że mężczyzn to dotyka, że mężczyźni szybciej umierają, bo jak ich boli, to ignorują to, bo muszą być twardzi i nie powiedzą, bo to jest takie niemęskie się przyznać, że mnie coś tam boli, więc efekt jest taki, że idą do lekarza, nie są diagnozowani, no i jak już są zdiagnozowani, to jest za późno, nie? Tak. Bo to jest zawsze coś takiego, bo nie wypada powiedzieć, nie? I ktoś udaje, że jest twardzielem, bo to jest w ogóle daje radę, a nie daje rady tak naprawdę. No, to jest też mocny temat, nie? No bo jakby nie jestem już tam pytając do końca co do statystyk, ale że wiesz, chyba 4 na 5 homobójstw jest popełnione przez mężczyzn, nie? Też, że mężczyzna woli się zabić, niż odpuścić to, że musi być twardy. Nie? Albo zabić. Albo zabić. Albo siebie zabić, albo kogoś zabić, albo wiesz, po prostu nachlewamy się. Tam pewnie jest wiele powodów za tym. To żadny temat można długo nie, no dać, ale jest faktem, że mężczyźni są, nasze przeważają właśnie wśród samobójców. Mhm.
depresji, nie? Depresji, i depresji. Ale nie sięgają po pomoc, nie chodzą na terapię, tylko właśnie szukają tych rozwiązań, bo też jakby często słyszymy, zadajemy uczestnikom takie pytanie, co to znaczy być mężczyzną, twoim zdaniem, nie? Jaki jest mężczyzna, co lubisz być mężczyzną, czego nie lubisz i tak dalej. No i ja kilka razy usłyszałem, że mężczyzna przeżywa swój ból w samotności, nie? I kiedyś jeden z uczestników, który miał właśnie problem z tym, żeby się otworzyć, w trakcie wyprawy udało mu się porozmawiać z drzewem i się rozpłakał najpierw z drzewem, opowiedział swoją historię, swoją prawdę do jakby staremu drzewu, a potem udało mu się to zrobić z grupą. No właśnie, ale jest taki stereotyp, tak, że mężczyzna musi sam, to jest ten bohater, jest ten taki heros, tak, i tego się, tego... No właśnie, kto nas tego nauczył? Właśnie, ja tu chciałem jeszcze jedną rzecz, bo tak bardzo mi przyszło, że ja mam poczucie, że żeby być sobą, a okay, jakby to jest nasze doświadczenie, że my to robimy dlatego, bo my weszliśmy w swoje gówno, nie? W sensie, że w którymś momencie mieliśmy takie, że jakby, że już nie da się popływać na chmurce i życie albo cię sprowadzi, albo nas sprowadziło, albo sami tam wyszliśmy, jakby, że trzeba było przejść przez swoje gówno i nie byłoby opcji tak naprawdę, myślę, że dla nas obu, zrobić tego w samotności. Że to jest jakby coś, czego się nie da zrobić samemu, nie? W sensie, że to jest zarówno praca grupowa, jakby z kimś, nie? W sensie, że są rzeczy, ja na przykład dla mnie tego to są rzeczy, które się nie da zrobić w samotności, po prostu, nie? I ja mam takie poczucie, że i teraz właśnie dlaczego mielibyśmy to w ogóle robić, nie? Ja mam takie poczucie, że to, co mi to dało, to takie właśnie to, że ja, jakby to nie jest tak, że ja przeszedłem przez to wszystko, to jest bardziej tak, że wiesz, że ja idę cały czas coś odkrywam, cały czas wchodzę w te gówno, ale nie jestem w stanie tak robić sam, a robię to po to, żeby właśnie być lepszym człowiekiem, pełniejszym, bardziej osadzonym, żeby robić to, co, wiesz, służy życiu mi, nie? Żeby tworzyć relację, jaką chcę tworzyć, żeby mieć rodzinę, jaką chcę mieć, żeby wiesz, nie być takim mężczyzną, jakim chcę być w jakiś sposób, tylko właśnie, wiesz, no jakby nie na zasadzie tym idealnym, który jest właśnie zajebisty, to wszystko, wiesz, jakby ogarnia, tylko właśnie paradoks polega na tym, że im bardziej sobie pozwalam sięgać po pomoc, pozwalać sobie na słabość, wchodzić, wiesz, pozwalać sobie rozpadać się, wiesz, jakby wyryczeć swoje rany, wiesz, wykrzyczeć tu całą złość, wytrząść strach i tak dalej, właśnie paradoks polega na tym, że im bardziej jakby pozwalam sobie w to wchodzić, tym bardziej staję się tym mężczyzną, którym chcę być, zamiast tak naprawdę robienia jakiejś atrapy, że jestem, nie? Żeby być tym kochającym, czułym, mocno stojącym na nogach, który ma odwagę sięgać po swoje jakby rzeczy i stwarzać to, co chce stwarzać tak naprawdę, bo do tego też trzeba jaj mieć, nie? I właśnie charakter dla mnie polega na tym, że żeby tam być, żeby tam dojść, najpierw trzeba przejść przez swoje gówno, a nie da się przejść przez swoje gówno samemu. Wbrew pozorom, no bo jak jest... bo to jest coś innego niż to, co nas uczą, bo tak, wiesz, Jezus był sam na pustyni i walczył z demonami, Budda był sam walczył z demonami. Z Bogiem. No, czy tam... Był z Bogiem. Budda z Bogiem walczył. No i wiesz, był sam, nie? Ale właśnie to jest dla mnie, no to trochę tak, ale też mam takie poczucie, że pewne rzeczy musimy zrobić sami, nie? To nie jest tak, że zupełnie, nie? Ale mam też takie poczucie, że może tak, może właśnie o to chodzi, bo tak naprawdę, wiesz, bo z drugiej strony się odwołujesz do Josepha Campbella jako tą podróż bohatera, a z drugiej strony w dużej mierze... Proszę, to pomyślałem. Właśnie, że jakby też ta nowa męskość właśnie z wychodzeniem poza tą samotną podróż bohatera, właśnie, że wychodzenie, że właśnie już, wiesz, bo to chodzi, że jeśli my będziemy mieli czekać, aż zrobię to sam, to będzie to, co mamy, czyli to, że za chwilę świat, wiesz, się rozpadnie, na przykład kryzys klimatyczny, nie? Bo już nie będzie gdzie drzew, bo po prostu wszystko wytniemy pod supermarket, nie? Tak, tylko jedno nie wyklucza drugiemu, nie? Jeśli ja wchodzę do lasu z mężczyznami i słucham, jak inni mężczyźni mówią, widzę, jak inni mężczyźni przykładają sobie rękę do ciała i ciekną im łzy i głaszczą siebie i mówią do swojego ciała, to moje ciało, przepraszam, że mnie nie było, nie? Że w pewnym sensie robimy to razem, ale w pewnym sensie każdy wyrusza swoją własną podróż, nie? W głąb siebie. I
I to też jest taki ważny, jakby dla mnie jedno nie przeczy drugiemu też, nie? Ale to, że właśnie w tym kontekście męskości, myślę, to jest właśnie bardzo ważne, że ja nie muszę tego wszystkiego przeżywać sam. Nie muszę się bać, że mnie koledzy wyśmieją, tak jak w podstawówce czy gdzieś tam, że się otworzę i ktoś... I więc co? Powiem, co mnie tam gryzie, ale cały czas zostawiając sobie taką furtkę, że może jeszcze to obrócę w żart, nie? Tak, tak, żeby było bezpiecznie. Tak, no jakby też mieliśmy takiego uczestnika. No właśnie, właśnie. Więc to, że kolektywnie z innymi mężczyznami zmieniam zasady tej gry, że muszę sam, że muszę być twardy, że muszę dźwignąć, że muszę zacisnąć zęby, że muszę ja wygrać, albo jak ja się rozluźnię, to zaraz przegram, bo ktoś inny wygra i będę przegrywem, nie? Jak porzucimy to wszystko, to jest właśnie dla mnie to jest właśnie ta jakość, nie? Tego, że pewne rzeczy jako mężczyźni kolektywnie, społecznie musimy zrobić razem. One naprawdę działają, jak robimy je razem. O tak bym to... Nie musimy, ale one działają, jak robimy je razem. Jak się na nowo odkrywamy, kim jesteśmy jako mężczyźni, nie? Co możemy, co jest możliwe w ogóle między nami, nie? Kurde, wszyscy czujemy, nie? I wszyscy możemy wejść w moc, i możemy wejść w gniew, i możemy wejść w smutek, i w strach, i w łzy, i w totalną miękkość, nie? I możemy razem rosnąć, zamiast konkurować, mieszkować, znieczulać się jakimś alkoholem. Czym się teraz, wszystkim się można, jedzeniem, Netflixem, alkoholem, substancjami. Nasz świat nam dostarcza coraz to nowych rzeczy, żeby się znieczulać, nie? No właśnie, to jest, ekstra, mówisz, bo to jest też świetna alternatywa do wszelkich rozrywek, nie? Więc z drugiej strony też nie podchodzić do tego w kontekście, że tutaj zmieniam siebie świat na lepsze, to moim zdaniem osobiście jest to niesamowita forma spędzania wolnego czasu. Jak sobie myślę, że możesz siedzieć przy Netflixie, możesz przeżywać te przygody w lesie, nie? Tak naprawdę, to myślę sobie, kurde, nie? Myślę, że to jest świetna habawa tak naprawdę, nie? Można pojechać też na taką wyprawę męską jako chęć, że chcesz przeżyć przygodę, niekoniecznie muszę jakieś tam procesy przerabiać, płakać, otwierać się coś. Tak. No, ale pewnie i tak będziesz Możesz pojechać na to z taką myślą, to ale tak pojechać na obóz harcerski. Okej, powiem ci jedno, jestem przekonany, że, nie wiem, znałem się chociaż jedna osoba, albo nie wiem, pewnie byśmy policzyli na palcach jednej ręki osoby, które wyjeżdżały z tych wypraw, które spodziewałyby się, że doświadczą tego, czego doświadczyły. Nie? No. Myślę, że potem wiedziały, że tego doświadczą, to jest to pewnie by nie przyjechały do mnie. Czy nie, w sensie jakby nie chcę robić antyreklamy, nie? Ale w takim może inaczej. Że w sensie, że to, co się doświadcza, jest tak zaskakujące, że nie zmienia. Nie jesteś w stanie tego przewidzieć, co się tak, wydarzyło. Tak, w tym sensie, nie w sensie, że tak, to przerażające. To jest takie, wow, to się wydarzyło, nie? To się naprawdę wydarzyło. Że to się może wydarzyć w takim miejscu, nie? Że naprawdę ci ludzie wyjeżdżają, ale taki, wiesz, jakby centralnie wyjeżdżają tam ludzie, którzy twierdzą, że w ogóle mi się totalnie zmienia życie, nie? Że nagle ktoś, kto po prostu przyjeżdża i mówi, wiesz, nagle się, wiesz, takie, coś się otworzyło, nie? Przekliknęło, że on może czuć, że on może być, wiesz, że może być słaby, że może pozwolić jakby innym być, wiesz, że się może przestać się chować przed mężczyznami i przestać jakby, wiesz, chodzić z taką zbroją, maską i hasikami, nie? I naprawdę, wiesz, jest ileś takich osób, które, wiesz, no, może nie ma bardzo wielu takich, które powiedziały, że totalnie mi się życie pozmieniało, ale są osoby, które powiedziały, że po prostu, wiesz, totalnie ma teraz zupełnie jest inaczej, nie? Więc ty tak naprawdę część tych osób naprawdę, wiesz, przyjeżdżasz i wyjeżdżasz innym człowiekiem. Więc, a żeby taka transformacja mogła się zadziać, to nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy. Bo to przewidująca część to jest właśnie umysł, który chce, żeby zostało tak, jak jest. Umysł nie przewiduje takich scenariuszy i myślę, że właśnie te głębsze, to głębsze spojrzenie w siebie wymaga nieco innej mądrości, nie? Która płynie z innego miejsca niż intelekt, nie? Który analizuje i często nie upraszcza naszych problemów życiowych i tak dalej, tylko jeszcze je zagęszcza, nie? Ten intelekt, nie? A właśnie takie pierwotne czucie siebie w naturze, czucie
swoich własnych nóg, czucie swoich trzewi, czucie swojego głosu, nie? To czucie takiej po prostu ucieleśnienia w tej naturze, razem z naturą, obok tej natury, jakby integralnie, że ja tu nie jestem wrzucony skądś, tylko jestem po prostu częścią tego świata naturalnego też. I czucie jest właśnie swojego serca, po prostu, nie? Z tego, co czuję, tego, co mam w głębi siebie, nie? To robi robotę. No dobra. Myślę, że chyba wystarczy na pierwszy raz. Powiedzcie, gdzie was można znaleźć, jeśli w internecie, czy w sieci, czy jak was spotkać, co w ogóle jest w najbliższym czasie, jakie plany są? W najbliższym czasie mamy jeszcze jedną wyprawę, taką sześciodniową, 2-7 październik, taką ostatnią długą w tym roku. Będziemy mieli tych wypraw więcej. Zakładamy, że będziemy mieć też krótsze wyprawy zimą, w nieco innej formule. I w przyszłym roku będziemy kontynuować męskie wyjazdy do lasu. A można nas znaleźć na Facebooku Męskie Wyprawy i też indywidualnie Marcin Szot, Jakub Robaj. Coś, że można nas znaleźć na Facebooku, mamy swoje fanpage też. Okej. No dobra, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować. I wy będziecie kontynuować i za jakiś czas będą jakieś nowe doświadczenia. I gdzieś to pewnie zmieni się w jakąś tam nieprzewidzianą stronę dobrą. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Super. No, miło było rozmawiać i miło było z wami być w lesie. Mam nadzieję, że tak, byłem z wami w lesie, więc to nie był ostatni raz, tylko pierwszy, więc pewnie się jeszcze spotkamy. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie 41. odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji poprzez wszystkie najpopularniejsze platformy. Ostatnio uruchomiłem newsletter, który znajdziesz na stronie krishnakirtan.in. Zapisując się na niego, otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do ciebie Krishnakirtan. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.